Drodzy goście, czy macie swoje kubony z numerkami przy sobie? Tak, wszyscy mamy przy sobie, dobrze. Otwieramy i patrzymy, kto ma numerek. Jeden. Numer jeden. Numer jeden, mamy pana z numerem jeden. Tutaj młodzi sprawdzą, czy los jest prawidłowy, czy jest banderola, prawda, znaki wodne, wszystko jest dobrze, wszystko dobrze. Mili państwo, otóż numer jeden wygrał kolację we dwoje przy świecach w chińskiej restauracji. W wersji sportowej oczywiście. Dziękujemy ślicznie. Drodzy goście, teraz kolejny numerek, który jest wylosowany, to numer 7. Kto ma siódemeczkę? Sprawdzamy, czy los prawidłowy. Siódemeczka jest, dobrze. Mili państwo, niezbędnik energetyczny. W razie braku prądu, jak znalazł. Z tym gumowym ostrożnie. Mili państwo, kolejny numer, który został wylosowany, to numer 29. Kto ma 29? Bardzo, bardzo proszę, zapraszam ogromne brawa. Numer 29 wylosował samochód! Ocen sobie pani sama opłaci oczywiście. Drodzy goście, ciąg dalszy szczęścia. Kochani, tym razem numer... Niby mówi się, że pechowy. Numer 13 zapraszamy. Trzynasteczka jest. Pani młoda jest to, że tak powiem, taki skejtowski ma pani nagrodę skejtowską. Deskorolkę. Nauczy się pani. Deska i rolka. Oto. Ja proponuję naukę na później zostawić, bo dzisiaj w promilach to wie pani, jak to bywa. Kochani, numer 5. Kolejny szczęśliwy numerek to jest numer 5. Kto ma numer 5? Czy ma pan prawo jazdy? Ma pan prawo jazdy. Bo otóż wygrał pan Polonę za karą. Tylko nie proponuję jeździć po tym Polonezie, Karol. Drodzy goście, kolejny promowany numerek to jest 57. Kto ma 57? Dobrze. Pan wygrał ekspres do kawy, a nawet super ekspres do kawy, bym powiedział. Super ekspres do kawy! Kolejny numer to jest... bardzo fajna cyferka, słuchajcie. Liczba w sumie. 69. Czy pani lubi? 69. Ogromne brawa, kochani. No, nawet się dobrze złożyło, bo do tego pani wygrała ekskluzywną bieliznę. Także 69 jak najbardziej. Ogromne brawa, tak, tak. Kolejny szczęśliwy numerek to jest 34. Mamy pana, tak. No to jest bardziej dla małżonki albo dla narzeczonej. Gdyż nagroda to jest biżuteria. Hawański naszyjnik, kochany. Normalnie robi pan furorę, jak znalazł.
Mili Państwo, już powolutku będziemy tutaj zmierzać ku końcowi, ale na razie jeszcze numer 48 nam jest potrzebny. Dla Pani, czy lubi Pani rano przy kawce posiedzieć? Oczywiście, kto nie lubi, prawda? Specjalnie dla Pani czerpak do kawy. Czerpak do kawy w niedzielne, do południe. Numer 73 tym razem. Szczęśliwy numerek 73. Coś ta prawa strona w kółko wygrywa, ja nie wiem. Panie starszy, jak Pan rozdzielał te losy, tak? O, i czy Pani już jest pełnoletnia? Tak, tak. Literek Pani wygrała. Liter. A nawet półtora. Ogromne brawa dla Pani. I kochani, ostatni promowany numer to jest numer 27. 27, był Pan blisko, był Pan blisko. Znowu prawa strona, no ludzie. Czy, i teraz tak, czy Pani zamieszkuje bardziej w mieście, czy bardziej poza miastem? Aha. Gdyby poza miastem, to jest bardzo pomocna nagroda. Hydrowodotargacz, kochani. Super, ogromne brawa dla Pani. Drodzy goście, to była nasza loteria. Fort. Dobrze, czyli musieliśmy zakręcić jeszcze raz naszym kołem tutaj. Zgadł Pan! Wróżka? Wygrał Pan zestaw stołowy i sztuczce. Także zastawa, kochany Jan Niezbędny. Oryginalny Gerlach. Z własną zastawą Pan wyjdzie z wesela. Aż miło, prawda? Drodzy goście, ogromne brawa dla wszystkich zwycięzców naszej loterii. Ogromne brawa oczywiście dla Państwa młodych, którzy byli głównymi fundatorami nagród.